Debata dnia. Dzień dobry, Joanna Miziołek. Zaczynamy debatę dnia, a dzisiaj aż trzech gości. Adam Buła, wiceszef Agencja Polska Press. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Agaton Koziński, Wszystko co najważniejsze. Dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To zaczniemy od tego gorącego też tematu, tematu Turowa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do wypłaty kary okresowej w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. Sprawa dotyczy wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, no i nie zaprzestania oczywiście wydobycia tego węgla brunatnego. Jak ta ostatecznie sprawa się skończy, bo polski rząd odpowiada, że nie zamknie kopalni w Turowie. Redaktor Koziński. Znaczy polski rząd nie może zamknąć kopalni w Turowie, bo bilans energetyczny w regionie się załamie i nie będzie zwyczajnie produkcji prądu. Także na tym polega kwadratura koła, że... Czyli będziemy płacić. Z jednej strony, no tak, bo to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Z drugiej strony też widać wyraźnie, że w tej sprawie wszystko idzie nie tak, jak miało iść, i to jest potężny problem ekonomiczny, bo kara wprawdzie jest 10 razy niższa niż miała, wnioskowała strona czeska i TSUE wnioskowało o to. I Komisja Europejska wnioskowała o to, ale nie zmienia to faktu, że dalej jest bardzo wysoka i trzeba będzie za nią płacić, także to jest tylko i wyłącznie zarządzanie zarządzanie ryzykiem i minimalizacja radną 12. I zarządzanie ryzykiem i minimalizacja strat, ale straty są bardzo wysokie i koszty polityczne również będą tak samo wysokie, jeśli nie wyższe. Bo zdaje się, te kary miały wchodzić nawet w miliony euro. Redaktor Adam Buła, będziemy płacić w takim razie kary, no bo tutaj bezpieczeństwo energetyczne, tak jak mówi też zresztą rzecznik rządu, nie może zostać w żaden sposób zachwiane, no ale zapewnienia były zupełnie inne ze strony rządu. No, zapewnienia były inne, ale też rząd jakby jest od rządzenia i rządzenie sprowadza się do tego, że przewiduje się rozwój wypadków, a tutaj rozwój wypadków jest taki, który mógł zreferować pięciolatek pół roku temu, bo tutaj nie dzieje się nic, co nie zostało oficjalnie zapowiedziane. Jedyną niespodzianką jest wysokość, nie wiadomo była wysokość tej kary. No, a my w tej chwili zachowujemy się trochę tak, jakby spadł na nas grom z jasnego nieba. Tak? My 2 tygodnie po wybuchu sporu mieliśmy się dogadać z Czechami. Tak naprawdę nie wiemy, dlaczego my się z tymi Czechami nie dogadujemy do dzisiaj. Tak? Dlaczego ta sprawa nie zostaje na tym poziomie rozwiązana. A skończy się dokładnie tak, jak właśnie kończy się sprawa uchwał marszałku, uchwał samorządowych w sprawie polityki rodzinnej, żeby już nie przywoływać tego niemodnego słowa LGBT. Czyli w zasadzie wszyscy przedstawiciele obozu władzy przez 2 ostatnie lata zapewniali, że to nie jest problem, że samorządy były w prawie. Po czym jeden prawie szeregowy wiceminister wysyła pismo do tych samorządów, że może jednak by zauważyli, że to jest fundamentalnie sprzeczne z podstawowymi wartościami Unii i może by tam trochę popoprawiali. To będzie dokładnie tak samo. Redaktor Sakiewicz, dlaczego my wcześniej nie potrafiliśmy się w takim razie porozumieć z Czechami, bo te ostrzeżenia ze strony Czechów no, były kilka miesięcy przed tym, zanim w ogóle ten wniosek do Trybunału Unii Europejskiej został złożony. Dlaczego się nie dogadaliśmy z Czechami? To jest oczywiście na pewną analizę sytuacji, bo Czesi też tutaj nie wykazali się dobrą wolą. Pytanie, czy w ogóle istniała taka możliwość porozumienia i czy ona istnieje przy tym rządzie, który no, z jednej strony jest terroryzowany sytuacją wyborczą i swoim elektoratem, tudzież elektoratem partii konkurencyjnych, które bardzo przestawiają na zieloną energię i łatwiej jest im zamknąć elektrownię w Polsce niż swoje elektrownie, które kopcą dużo bardziej niż Turów i dużo bardziej wpływają na ekologię. Z drugiej strony no, obecny rząd jest bardzo mocnym wyrazicielem polityki niemieckiej, którzy mają też w tym regionie bardzo wiele kopalń węgla brunatnego. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że Polska ma jedną, a tam pozostałych kopalń jest bodajże kilkanaście w tym regionie. Ale myślę, że przyczyna ma dużo bardziej zasadniczy charakter. No my
sądzimy, że można negocjując, że można układając się, dogadać z elitami unijnymi, nie prezentując żadnych środków przeciwdziałania. No, tak się nie da, no, tak nie można prowadzić polityki. My musimy pokazać, że istnieje pewien koszt łamania przez Unię Europejską prawa, bo mamy do czynienia z rażącym złamaniem prawa i to w wielu miejscach, na wielu poziomach. Stanowieniem prawa poprzez Komisję Europejską, do czego nie została w żaden sposób powołana, stanowieniem prawa przez TSUE, który jest sądem, nie może stanowić prawa. Oni poprzez kasusy, poprzez UZUS próbują stanowić prawo i narzucać je krajom, które akurat im są niewygodne politycznie. I trzeba na to umieć odpowiedzieć. Trzeba było już wcześniej zapowiedzieć pewne środki przeciwdziałania, które będą dotkliwe dla Unii, czy dla tych elit unijnych. No a myśmy sądzili, że to można wypolitykować. Tego nie można wypolitykować. Jak się nie ma twardych argumentów w ręku, no to potem się obrywa. Oczywiście też bym nie demonizował, bo te kary nie są zbyt wielkie. To one z funkcjonowania gospodarki nie stanowią takiego problemu, jak na przykład zamknięcie Turowa. Pytanie, czy oni na przykład nie dają wniosku, że pojutrze nie nałożą większych kar, bo te nie działają, albo że w innej sprawie nie nałożą większych kar. My możemy oczywiście próbować przeczekać tą sytuację polityczną, bo w Czechach zmieni się rząd. W Niemczech też nie za długo się zmienia, ja już nie mówię o Włochach czy Hiszpanii, gdzie może dojść w sposób do pewnej rewolucji konserwatywnej i będziemy inaczej funkcjonować w Europie za kilka miesięcy. Być może jest taka koncepcja, no ale tak czy inaczej no, powinniśmy umieć na to odpowiedzieć, na przykład wstrzymując część składki. Redaktor Sakiewicz poruszył tą kwestię kampanii wyborczej. No właśnie, czy to nie był element kampanii wyborczej w Czechach, ten spór o Turów, redaktor Koziński? Znaczy, tutaj nawiążę do moich przedmówców. Wydaje mi się, że mieszamy jabłka z gruszkami i wrzucamy wszystko do jednego worka, co jednak jest nieupewnioną sytuacją. Tutaj redaktor Buła połączył to z kwestiami światopoglądowymi. Tutaj redaktor Sakiewicz połączył to generalnie ze sporem Polski z instytucjami europejskimi, nazwijmy je Brukselą. Natomiast to się wszystko rozgrywa na bardzo różnych płaszczyznach. Unia Europejska nie ma kompetencji w kwestiach światopoglądowych i jakkolwiek haniebnie brzmią te deklaracje poszczególnych samorządów o tym, żeby LGBT wykluczać. To jest niedopuszczalne. I ten język, jakim są wprowadzane te oświadczenia, to zwyczajnie nie powinien być akceptowalny. No ale to mówimy w kategoriach, ale to nie są kwestie, które Unia Europejska ma cokolwiek do regulowania. To są kwestie światopoglądowe, które regulowane są na szczeblu krajowym, a nie na kwestium europejskim. Na tej samej zasadzie niedługo Unia Europejska zacznie mówić o prawie do aborcji, wyznaczać tygodnie, kiedy jest dopuszczalna, kiedy nie. To samo dzieje się z innymi sporami na linii TSUE, gdzie Unia rzeczywiście puzusami, kazusami próbuje sobie przyznawać kompetencje w kwestiach chociażby praworządności, których wcześniej nie miała. A tutaj mówimy o kwestii czysto gospodarczej. Unia Europejska takie kwestie reguluje od zawsze. Unia Europejska właśnie jest po to, żeby wyrównywać szanse. Na przykład to, żeby większa Polska nie wywarła takiej presji na mniejsze Czechy, żeby mniejsze Czechy musiały się podporządkować. I tutaj jest ta kwestia regulowana. Klasyczne porozumienie gospodarcze. Unia Europejska od tego jest, żeby takie rzeczy regulować i to będzie trwało i też nie umiem zrozumieć, dlaczego polski rząd nie umiał tej kwestii rozwiązać wcześniej. Wydawałoby się, że to jest stosunkowo proste. Szczegółów nie znamy, to jest najciekawsze. Podobno dzisiaj minister Kurtyka zapewniał, że w maju już zostało wynegocjowane porozumienie i zostały do ustalenia tylko szczegóły, no ale od maja do września minęło kilka miesięcy, a te szczegóły dalej nie zostały uzgodnione i będziemy musieli płacić te wzmiankowane kary, także widać wyraźnie, że wszystko tu idzie nie tak, jak iść powinno. A czy wszystko idzie tak, jak iść powinno w sprawie funduszu odbudowy? No bo miliardy euro dla Polski z funduszu odbudowy no, zostały wstrzymane. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda mówi, że do końca roku one trafią do Polski. Redaktor Buła. No, co ja pani redaktor mogę powiedzieć? No niedawno mówił, że do końca września wszystko się wyjaśni, a jeszcze trochę wcześniej mówił, że w ogóle nie ma żadnego problemu, więc no trzymajmy kciuki, żeby tak się stało, aczkolwiek ja jestem umiarkowanym pesymistą, mówiąc łagodnie, bo nie mieszając już na prośbę redaktora Agatona gruszek z wierzbami. Z jabłkami.
No tak, ale jednak to zaraz potem przejechał rozpędzonym traktorem przez park warzywnych, wymieszał już wszystko ze wszystkim. Ja nie poruszałem żadnych kwestii światopoglądowych, bo kwestia uchwał samorządowych to nie jest kwestia światopoglądowa, tylko dyskryminacyjna, czyli sam środek kluczowych wartości zdefiniowanych w traktatach Unii Europejskiej i tym się zajmowała Komisja Europejska, a nie zajmowaniem się naszymi poglądami światopoglądowymi. I tak jest w kolejnych kwestiach. Komisja Europejska nie podejmuje żadnych działań bezprawnych, tylko wykonuje wyroki Trybunału. Trybunał, można dyskutować z wyrokami, ale to jest tylko dyskusja z wyrokami. No każdy, który przegrał wyrok, dyskutuje z sędzią i uważa, że jest niesprawiedliwy. I my dokładnie tak się zachowujemy niestety. Redaktor Tomasz Sakiewicz, mówi się o tym w rządzie i na opozycji również też, o tym, że ostatecznie te środki oczywiście z Funduszu Odbudowy do Polski dotrą. Donald Tusk sam mówił, że będzie starał się negocjować, żeby te środki dotarły. Nawet Angela Merkel, która przyjechała do Polski, mówiła, że będzie stała tutaj po stronie Polski. Jak ostatecznie ten spór o te fundusze się zakończy? Ja jeszcze tylko do tamtego wątku dodam, że nie było żadnego wyroku. To są decyzje porządkowe wydane przez jedną osobę bez rozpatrzenia meritum sprawy. Tak? Czyli ktoś wnosi do Trybunału swoje, czy do sądu, bo tak to wygląda przed zwykłym sądzie, swoje zastrzeżenie, że na przykład ukradziono mu rower i proszę teraz uniemożliwić jego sprzedaż, bo jak się sprzeda, to już nie odzyska roweru. Ale no, panie redaktorze, ale my co najwyżej możemy mu znaleźć dziadka z Wehrmachtu, bo do tego to się sprowadza. No co z tego, ale że jedna osoba, jak redaktor Sakiewicz, niech dokończy, proszę. Boże, nie w traktorach, tylko w traktatach. Jeżeli się pogodzimy z tym, że nie ma prawa i że mogą wszystko, no przecież ta decyzja jest absurdalna. Istotą decyzji porządkowej jest to, żeby nie doszło do trwałych zmian, a zamknięcie elektrowni to jest najbardziej trwała zmiana. No, to jest sprzeczne w ogóle z całą kulturą, znajomością prawa. No każdy, kto choćby otarł się o prawo, wie, że tak decyzja porządkowa nie może wyglądać, że się niszczy 10% infrastruktury energetycznej kraju. No to przecież to, że dyskutujemy nad tym, to już obraża intelektualnie. Wiadomo, że ta decyzja nie ma żadnego... A pan liczy ten wyłączony blok za 6,5 miliarda, który od kilku miesięcy stoi w Turowie? W tej mocy energetycznej. Ja nie mówię o jednym bloku. Turów wyłączają, elektrownię to ma 100 lat w ramach decyzji porządkowej. No, panie redaktorze, o czym my mówimy? No przecież nie można intelektualnie się pogodzić z decyzją, która jest absurdalna, ponieważ pani, która ją podejmowała, w ogóle nie rozumie, co ta decyzja spowoduje. Ona powoduje... Ale pan rozmawia o intelektualnym podejściu, a ja o twardej polityce i materii prawnej. To pozwólmy redaktorowi Sakiewiczowi dokończyć. Jest całkowicie zgwałcona, jest zniszczona, w ogóle nie ma tutaj żadnego prawa, bo równie dobrze mogli całą energetykę na podstawie decyzji porządkowej wyłączyć. Przecież wszystkie pozostałe bloki i kopalnia mają tyle z tym, tą decyzją wspólnego, co zanieczyszczenie w Warszawie. No i każdy o tym wie. No a wyłączono wszystko, tak? Nie wyłączono jednego elementu, który się nagle pojawił, tylko wyłączono mającą stuletnią historię kopalnię, tak? W wyniku tego, że jakiś fragment jej działalności, nowy fragment im się nie podobał. Więc to nie jest żadna decyzja porządkowa, tylko to jest radykalne złamanie prawa i w ogóle filozofii prawa, tego czym może być zabezpieczenie. To przejdźmy do praworządności i funduszu odbudowy. Do funduszu odbudowy. No, problem polega na tym, że oni nie mogą nam nie dać tych pieniędzy, ale mogą nie podejmować decyzji w tej sprawie. Całe porozumienie wygląda tak, że rzeczywiście nie mają podstaw prawnych, żeby tych pieniędzy nam nie dać. Ale nie ma terminów, czy może nawet są, ale nie ma metody prawnej wymuszenia tego terminu, żeby podjęli decyzję, więc jej nie podejmują. Pytanie tylko, czy ponieważ jest to umowa dwustronna, czy nasze gwarancje w tym momencie obowiązują? I to pytanie należy postawić, bo jak nie będziemy reagować na rażące łamanie prawa i rażące łamanie naszych interesów, to nam zrobią wszystko. Tu nie ma reguł. Widać wyraźnie, że reguły w Unii przestały obowiązywać. Nie ma już tej Unii, w której obowiązywały traktaty. Tu nie ma działania zgodnego z traktatami. Tu jest po prostu zwykły gwałt większości na mniejszości.
Agaton Koziński, jak długo może Unia Europejska, Komisja Europejska wstrzymywać te pieniądze z Funduszu Odbudowy dla Polski? Znaczy, no, terminy słyszymy. No, minister Buda zapewnia, że KPO będzie wynegocjowane do końca roku. No, ale tylko wie pan, tutaj jest trudne jest prognozowanie, szczególnie jeśli chodzi o przyszłość i to jest dokładne potwierdzenie tej sytuacji, bo sytuacja jest o tyle niejasna i o tyle nieprecyzyjna, że z jednej strony traktatowo te pieniądze nam się należą, z drugiej strony Komisja Europejska już wprost pojawiają się uwagi, że jest to łączone z kwestiami praworządności i państwo, które nie przestrzega praworządności jest i to jest rzekomo zapisane w grudniowych wnioskach z Rady Europejskiej, na której zostały pieniądze europejskie rozdzielone i zatwierdzone. I to jest, no po pierwsze, wcale to nie jest wprost napisane. Tą kwestię będzie rozstrzegał TSUE. TSUE wyda wyrok, z tego co słyszę, bo terminu oczywiście nie ma, no ale tak tradycyjnie, licząc po standardach obowiązujących wcześniej, wyrok powinien być wiosną przyszłego roku, ale jeszcze bez wyroku TSUE. Bez wyroku TSUE już Unia Europejska zastanawia się, czy praworządność Polski jest przestrzegana, w związku z tym, czy będzie gwarancja tego, że pieniądze będą wydawane uczciwie. Do tej pory nigdy zastrzeżeń pod adresem korupcyjnym Polsce nie było, ale expressis verbis w wnioskach grudniowych ze szczytu Rady Europejskiej jest zapisane tylko i wyłącznie jasno korupcja. Nic innego, żadne domniemanie, że nie ma sędziów nadzorujących zgodnie i to może być podstawa do odwołania pieniędzy, tam nie ma, ale już takie wnioski się pojawiają. No i dalej, tutaj widać wyraźnie, że trwają negocjacje pozatraktatowe tego, jak te traktaty mają być interpretowane i w wielu kwestiach ta kwestia wypływa i pojawiają się całkowicie nowe zagadnienia i nowe kwestie. W związku z tym, jak daleko to pójdzie, naprawdę nie umiemy powiedzieć. Słyszę ze strony Komisji Europejskiej gotowość do kompromisu i to jest bardzo poważny sygnał. W ubiegłym tygodniu dosyć mocny sygnał z Komisji Europejskiej w tej sprawie wyszedł, że Komisja Europejska nie chce zaogniać sprawy, też chce ją doprowadzić do końca. I to usłyszałem wyraźnie. Kompromis ma polegać na tym, że obie strony wyjdą z tego lekko poobijane, ale też obie strony wyjdą zadowolone. Odbieram to za dobrą monetę i mam nadzieję, że taki kompromis będzie możliwy do wynegocjowania, bo przyznam się szczerze, nie za bardzo widzę pomysł, w jaki sposób Unia Europejska te pieniądze mogłaby zatrzymać bez końca. Tym bardziej, że głównym argumentem jest ta wzmiankowana praworządność, która już jest przeszkodą, mimo że jeszcze nawet ani wyroku TSUE w tej sprawie nie ma, ani zapisy grudniowego szczytu, z grudniowych rezolucji, porozumienia po grudniowym szczycie dotyczącym podziału pieniędzy tego w żaden sposób nie regulują. No tak, szczególnie, że Unia Europejska domagała się, Komisja Europejska, zawieszenia Izby Dyscyplinarnej. Ze strony rządu ten krok poczyniono, ta zapowiedź zawieszenia Izby Dyscyplinarnej. No i nadal jest spór o te pieniądze. To może zapytam tak trochę ironicznie. Może rzeczywiście ten kompromis, o którym mówi redaktor Koziński, do którego się zbliża Komisja Europejska, no to zasługa tego Donalda Tuska, który mówił, że będzie negocjował. Redaktor Buła. Ja nie przyłożę ręki do takiego świętokradzkiego oświadczenia. Ja nie chcę mieć tego w papierach, bo to nie wiadomo, co dalej będzie. Chcę tylko zwrócić uwagę, że to nie Komisja Europejska. Komisja Europejska działa... Znaczy spór jest o praworządność. To jest absurdalne, bo my mamy problemy z środkami europejskimi, nigdy nie mając ani problemów dużych, ani zarzutów pod kątem wydatkowania tych środków. W przeciwieństwie do Węgier, do Czech, do wielu innych krajów, my zawsze te środki według Komisji Europejskiej wydawaliśmy naprawdę praworządnie. Nagle się okazuje, że jesteśmy czarnym koniem, tylko dlatego, że uparliśmy się, że nie wykonamy zaleceń TSUE i ta Izba Dyscyplinarna nieszczęsna będzie sobie tam hasać gdzieś po kątach. No. Granica polsko-białoruska. Przejdźmy już do tego tematu, ale tutaj chyba zdążę tylko redaktora Sakiewicza o to zapytać. Znaleziono zwłoki trzech osób przy granicy polsko-białoruskiej. Po stronie białoruskiej zwłoki kobiety. No i jak rząd zamierza sobie radzić z tym kryzysem migracyjnym? Redaktor Sakiewicz. Nie wolno ustępować, bo każdy ślad, że polityka Łukaszenki
wywołuje zamieszanie w naszym kraju, czy ustępstwa, doprowadzi tylko do zwiększenia fali uchodźców i zwiększenia ilości nieszczęść. Jemu zależy na widoku ludzi cierpiących, jemu zależy na tym, żeby tam ludzie umierali, ponieważ to zwiększa presję i niestety oddziałuje na część polskiej opozycji, chociaż widać wyraźnie, że opinia publiczna nie podziela w zdecydowanej większości pomysłów opozycji na otwarcie granic. No tak, ale dzisiaj też ta informacja i ministra Kamińskiego, i premiera Mateusza Morawieckiego, to, że oni będą oczywiście badać tą sprawę, dlaczego ci ludzie umarli, jak się tam znaleźli, to były dosyć szczegółowe rzeczy, o których my usłyszeliśmy. Jest też takie pytanie, czy rzeczywiście dziennikarze nie powinni zostać dopuszczeni, chociażby tacy, którzy no, obserwują często tereny wojenne, czy oni nie powinni jednak obserwować tego, żeby też przekazywać nam rzetelne informacje, bo informacje teraz mamy ze strony Białorusi. Ruski, redaktor Sakiewicz. Ja zawsze jestem za tym, żeby dziennikarze może mieli jak największy dostęp. Problem polega tylko na tym, że niektórzy dziennikarze chodzą w dwóch kapeluszach i są bardzo często też politykami. I to widzieliśmy w Sejmie. Zdarzało się, że też brali udział w demonstracjach. Nawet atakowali swoich kolegów. No, jeżeli dziennikarze, to wszyscy. Jak wszyscy, no to mówimy o tysiącach ludzi. A jeżeli reguły jakieś stanu wojennego, stanu wyjątkowego, to niech dotyczą też wszystkich, tak, że niech to już będzie uczciwie, tak, że bo dlaczego jedna redakcja ma być dopuszczona, a druga nie. Nie, no bardziej chyba zdaje się, redaktor Czarnecki mówił o tym, że dziennikarze, którzy no, są dziennikarzami wojennymi, czyli do tej pory mieli doświadczenie i wiedzą, jak się w takich sytuacjach zachować, powinni po prostu być akredytowani. To z kolei by nie spełniło tego standardu wobec 90% redakcji, tak? No bo część redakcji jest nowych, część redakcji nie miało dziennikarzy wojennych, no ale tam wojna się jednak nie toczy, to w ogóle nie o to chodzi, tak? No, że tam nikt nie strzela w tej chwili, więc dlaczego dziennikarze wojenni? Po prostu jak już, to wszystkie redakcje na jakichś zasadach. Nie wiem, dlaczego akurat dziennikarze wojenni. To absolutnie nieuzasadniona teza. Ja bym, jeżeli pozwolił, to już naprawdę na jakichś surowych zasadach, ale wszystkim. I o tym kryzysie migracyjnym będziemy jeszcze rozmawiać zarówno z Agatonem Kozińskim, jak i redaktorem Adamem Bułą, ale już po serwisie informacyjnym, na który Państwa zapraszam. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Towarzystwo Niepokornych. Program o tym, jak przeszłość kształtuje przyszłość. Arkadiusz Gołębiewski, Paweł Nowacki i Jan Ruman zapraszają w każdy poniedziałek 22:06. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Państwa ulubione audycje, bogaty wybór podcastów, ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Polskie Radio 24. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, jest 18:30. Czas na informacje dnia. Olga Bobienko. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał w mocy karę nałożoną na Polskę za utrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Począwszy od dziś, Polska ma płacić na rzecz Komisji Europejskiej 500 000 euro dziennie. Przedstawiciele rządu oraz Polskiej Grupy Energetycznej, która zarządza kopalnią, nie zgadzają się z tym rozstrzygnięciem i zapowiadają, że Turów nie wstrzyma wydobycia. Sprawę przed TSUE wniosły władze Czech, które domagają się wstrzymania pracy Turowa. Argumentują to negatywnym oddziaływaniem pracy kopalni na jakość wód gruntowych po czeskiej stronie granicy.
zaangażowanie w sferę społeczną, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz unowocześnienie sposobu działania. To główne punkty strategii Banku Gospodarstwa Krajowego do 2025 roku. W trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes Państwowego Banku Beata Daszyńska-Muzyczka podkreśliła, że celem działań będzie zapewnienie stabilnego finansowania przedsiębiorstwom. W ciągu tych 5 lat chcemy też, aby nasze działania kredytowe średniorocznie rosły o 5-6%. I oznacza to, że to jest całkiem ambitny plan, patrząc na to, że akcje kredytowe raczej zmalały niż się zwiększyły. Więc tutaj nasza tak naprawdę rola jest bardzo ważna. Zaangażowanie w mobilizowanie w ogóle kapitału dla gospodarki chcemy zwiększyć z 290 miliardów do ponad 460 miliardów. Przedstawiciele instytucji podkreślili, że chcą, aby Bank Gospodarstwa Krajowego był pierwszym miejscem, w którym będą szukali wsparcia przedsiębiorcy planujący inwestycje zagraniczne. SOWA, czyli Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności, to nowa inicjatywa Ministerstwa Edukacji, mająca na celu pobudzanie wśród młodych uczniów zainteresowania nauką. Dziś szef resortu otworzył pierwszy taki ośrodek w Piotrkowie Trybunalskim. Przemysław Czarnek zapowiedział, że kolejne mini-centra będą powstawać w mniejszych ośrodkach. 32 SOWY, 32 strefy odkrywania wyobraźni i aktywności, na które przeznaczyliśmy na każdą z nich ponad 1 000 000 zł, łącznie ponad 44 miliony złotych, po to, żeby przybliżać do dzieci i młodzieży w całej Polsce i wzbudzać w nich zainteresowanie nauką, odkryciami, technologią, po to, żeby mogli odkrywać również swoje talenty. Jeszcze w tym roku SOWA ma powstać w Raciborzu, a w ciągu 2 lat kolejne takie ośrodki. Dom Kultury Polskiej w Wilnie zostanie rozbudowany, zapowiedzieli to przedstawiciele polskiego rządu. Minister kultury Piotr Gliński uczestniczył w Wilnie w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego. Zawsze będziemy wspierać te inicjatywy i zarówno te inicjatywy związane z funkcjonowaniem instytucji kultury, instytucji zrzeszających, integrujących Polaków za granicą, jak i inicjatywy medialne. To jest bardzo ważne przesłanie, bo ono niesie możliwość dialogu, możliwość współpracy, możliwość rozmowy. W rozbudowanym Domu Kultury Polskiej zostanie ulokowane m.in. studio TVP Wilno, które od 2 lat nadaje dla Polaków na Litwie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęło 18.33. Debata dnia. Joanna Miziołek, Adam Buła, Agaton Koziński i Tomasz Sakiewicz, a my wracamy do rozmowy na temat migracji i tego, jak rząd zamierza sobie poradzić z tym kryzysem migracyjnym wobec tych tragicznych zdarzeń, które były wczorajszego dnia. Szczególnie, że pogodę mamy w Polsce, jaką mamy i niestety, ale takich przypadków śmierci może być niestety w najbliższym czasie coraz więcej. Agaton Koziński. To jest bardzo trudna kwestia do poruszenia, bo śmierć ludzka jest najbardziej delikatną, wstrząsającym zdarzeniem, jakie może mieć miejsce, no ale z tego, co się orientuję, to są ludzie, którzy umierają po stronie białoruskiej i tutaj jest odpowiedzialność Białorusi, wydaje mi się, jednoznaczna za te przypadki i tyle. No, nie wiem, dlaczego to akurat, bo to granica polsko-białoruska. No, Polska próbuje nawiązać dialog z Białorusią od wielu, wielu, wielu lat. Kolejne ekipy rządzące próbują w jakikolwiek sposób bliżej współpracować. Kolejne rządy różnego rodzaju gesty w kierunku Aleksandra Łukaszenki wykonywały, próbując przełamać impas tkwiący w stosunkach polsko-białoruskich. Przypomnę wyjazdy Donalda Tuska na Białoruś, przypomnę komentarz marszałka Karczewskiego o ciepłym człowieku. Także ręka była wyciągana i nigdy tej ręki nie udało się. Łukaszenka nigdy na poważnie nie był zainteresowany przyjęciem tej ręki i nagle tutaj wybucha taki kryzys. No, widać wyraźnie, że możliwości rozwiązania tego kryzysu są szalenie utrudnione i to nie wydaje mi się, że to była polska strona akurat tutaj większym problemem. A jak długo ten stan wyjątkowy może trwać? Znaczy stan wyjątkowy zakładam, że główna przyczyna stanu wyjątkowego, czyli manewry zapad już ustały i nie sądzę, żeby powodem tego stanu wyjątkowego była akurat tam grupa niewielka, bo niewielka, ale jednak grupa osób chcących dostać się nielegalnie na terytorium Polski. Granica została wzmocniona, powstało tam prowizoryczne ogrodzenie. Zakładam, że Straż Graniczna, która zawsze była chwalona i wskazywana jako wzór
będzie sobie umiała z takimi samymi problemami rozwiązać i stan wyjątkowy już nie będzie potrzebny. No chyba, że nagle się pojawi, no bo mówimy o skali tych przekroczeń, jest tam pół przekroczeń jest stosunkowo dużo, no ale to nie jest też skala, nie mówimy, nie, w żaden sposób nie można tego porównywać z kryzysem migracyjnym 2015 roku. Wydaje mi się, że po tych 30 dniach, jeżeli sytuacja na granicy się nie zmieni, będzie można ten stan wyjątkowy znieść. No takie nieoficjalne informacje z rządu są o tym, że będzie przedłużony i będzie do odwołania, natomiast no to jest sytuacja, w której przy naszej granicy po prostu umierają ludzie. My nie mieliśmy takiego kryzysu migracyjnego, no porównywalne, nieporównywalne, jak mówi redaktor Koziński od 2015, no ale właśnie w ten sposób on nas nie dotknął. Jak powinien zachować się wobec tego kryzysu polski rząd? Adam Buła. Zaraz odpowiem na to pytanie, ale naprostujmy najpierw kilka podstawowych rzeczy. Problem polega na tym, że niestety te trzy ciała znaleziono po polskiej stronie, co dzisiaj oficjalnie potwierdzili premier, minister do spraw bezpieczeństwa i szef Straży Granicznej. I jakby to jest klucz problemu. Po pierwsze. Po drugie, dzisiaj mamy do wyboru. A w zasadzie nie my, ale też w coraz większym zakresie opinia i europejska i potem światowa. Z jednej strony zdjęcie naszego premiera przy mapie granicy, a z drugiej zdjęcia białoruskich służb powielane w białoruską propagandę w granicy, gdzie tam irakijski ojciec biega i opowiada, jak polscy pogranicznicy zamęczyli mu żonę. Na dłuższą metę to zamknięcie granicy przed dziennikarzami, ale też przed Frontexem, bo rząd słusznie mówi i chwali się, że mamy poparcie Komisji Europejskiej, że nasze działania są uzgadniane z Komisją Europejską, ale ja nie usłyszałem jednego dobrego argumentu, dlaczego my nie współpracujemy na tej granicy z Frontexem. Gdyby tam były komunikaty polskiego rządu i Frontexu, to one by przynajmniej w Europie były zupełnie inaczej odbierane, niż kiedy tam nie ma nikogo poza polskim rządem. Nie ma czegoś takiego jak dziennikarze, znaczy zgadzam się z doktorem Sakiewiczem, że są dziennikarze w dwóch kapeluszach, ale przede wszystkim są dwa różne kapelusze. Znaczy jest kapelusz dziennikarzy i kapelusz władzy. I niezależnie jak to można rozwiązać, to zamykanie przed dziennikarzami, przed niezależnymi mediami, jakkolwiek je zdefiniujemy, i jakiekolwiek przed nimi nie mamy podejrzeń, tej granicy w dłuższej mecie będzie działało, przynajmniej w takim szerszym odbiorze, przeciwko jakby racjom Polski. I ostatnie naprostowanie, to co wspomniała pani redaktor Joanna Jezus, prawie pewne, że ten kryzys będzie nakręcany i że stan wyjątkowy będzie przedłużony. No i niestety, co się stanie, jak temperatura spadnie poniżej zera, zrobi się porządna oblaska, zima i będziemy znajdować trzy ciała po naszej stronie codziennie. No właśnie, to jest na pewno bardzo trudny problem, z którym będzie musiał sobie rząd w najbliższym czasie, będzie musiał się mierzyć z tym problemem, ale to nie jest jedyny problem, bo też Białe Miasteczko, które ostatecznie zawiesiło swój protest, no i jutro idzie na rozmowy z ministrem Adamem Niedzielskim. Czy panowie redaktorowie spodziewają się ostatecznie konsensusu ze strony, zarówno który nadejdzie dla lekarzy i dla ministra zdrowia? Uda się przerwać ten protest ostatecznie? Czy te warunki, które dzisiaj proponują medycy, no bo też pielęgniarki, ratownicy medyczni ostatecznie zostaną spełnione przez ministra zdrowia? Redaktor Sakiewicz. No, wydaje się, że większość tych warunków jest zupełnie nierealna. To ja bym w ogóle zakładał, że spora część tych ludzi, którzy postawili takie warunki, nawet nie zakładała, że choćby w 50% można je spełnić. Być może w 20%, ale też trzeba pamiętać, że trzeba doprowadzić system płac w służbie zdrowia do pewnej klarowności, bo jeżeli się zdarza, że lekarz ma 36 godzin dziennie, podkreślam dziennie, tak, przepracowane, bo pracuje na kilku ośrodkach, to on gdzieś nie pracuje i gdzieś ci pacjenci po prostu nie mają realnej opieki, a bierze za to pieniądze. Ja jestem zwolennikiem systemu, który jest na przykład w Niemczech, że bardzo dobrze zapłacić, ale za pracę w jednym miejscu,
Te dodatkowe to już są jakieś prace wyjątkowe, natomiast należy płacić nawet dwukrotnie więcej za pracę w jednym miejscu i wtedy to zmniejszy się marnotrawstwo środków, a często to zwykłe oszustwa. Ostatecznie medycy zdecydowali się rozmawiać tylko z ministrem zdrowia. Wcześniej jako taki warunek stawiali też rozmowę z premierem. Dlaczego to się zmieniło, redaktor Kosiński? No, zginął człowiek. To jest przerażające, co się dzieje, bo coraz częściej w polskiej polityce mówimy o fizycznej śmierci ludzi. To już nie są dyskusje w studio telewizyjnym czy radiowym jak teraz. Ale pamiętajmy, on w tym liście, który napisał, powiedział, że to jest w proteście przeciwko właśnie protestowi medyków, który jest w tym Białymieście. Nie, okej, ale nie zmienia to faktu, że zginął człowiek i to jest jakby stawia całkowicie w innym świetle to, co się wydarzyło. I to zdecydowanie utrudniło, widać wyraźnie, medykom protest, uznali, że tak dalej znać nie można. Nie zmienia to faktu, że sytuacja tutaj stała się, znaczy może uwaga bardziej ogólna, bo to jest, dziękuję uwagę redaktorowi Bule za to, że ja tego w ten szczegół przechwyciłem, że ci trzy osoby zostały znalezione po polskiej stronie. Także moje niedopatrzenie i uściślenie. Nie zmienia to faktu, że i w tej sprawie, i w sprawie protestu medyków i reakcji jednej z osób, która żyła tym protestem, ale również słów Grzegorza Brauna w Sejmie, następuje spiralne narastanie brutalizacji polskiego życia publicznego i ja w żaden sposób tych przypadków śmieci łączyć nie mogę, ale mam wrażenie, że jednak coś się łączy i takie właśnie coraz częściej radykalne słowa padające ze strony mównicy sejmowej ze wszystkich stron. To Jarosław Kaczyński mówił o kanaliach, to Sławomir Nitras bardzo niedawno mówił o piłowaniu katolików. Grzegorzu Braunie już wspomniałem. Weszliśmy w okres, gdy wybory wygrywa się poprzez mobilizację swoich elektoratów. Już nikt się nie przejmuje ludźmi po środku, już nikt nie walczy o głosy niezdecydowanych, już nikt nie zwraca uwagi na osoby, które podejmują głos, swoją decyzję wyborczą pod wpływem impulsu w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej. To są z perspektywy zarządzających emocjami sztabistów partyjnych znikomy odsetek głosów i dużo więcej można ugrać twardym przekazem mobilizowania swoich wyborców, a nie przeciąganiem tego mitycznego środka na swoją stronę. I ten proces obserwujemy bardzo mocno już od kilku lat. Wybory prezydenckie były tego absolutnym odzwierciedleniem, gdy strona opozycyjna, mając przypadkowego w sumie kandydata z trzytygodniową kampanią, zdołała zgromadzić 10 milionów głosów. To najlepiej pokazało, że zjednoczona grupa pod jednym hasłem jest zdolna, gotowa do wszystkiego i nie ma co udawać, że nas druga strona interesuje. Ja się bardzo obawiam, że ten proces będzie się pogłębiał, ponieważ jeżeli wszystkie strony z politycznego sporu doskonalą się tylko w mobilizowaniu własnych poprzez obrażanie tych drugich, no to takie słowa jak Grzegorza Brauna niedługo będą takimi, staną się standardem polskiej polityki, że jeżeli Sławomir Nitras będzie mówił o piłowaniu, to przecież to będzie delikatne i nic nieznaczące sformułowanie, bo w przestrzeni będą się pojawiały dużo gorsze i coraz mniejsze i będzie taki mechanizm samonakręcający się spirali, który będzie szalenie destrukcyjny dla naszego życia publicznego, już nie będzie się liczył jakikolwiek argument, już nie będzie się liczyła jakakolwiek subtelność, będzie się liczyła tylko i wyłącznie siła bejsbola, politycznego bejsbola, który mamy w ręku. I tego typu historie będą się rozgrywały na coraz bardziej poruszających scenach. Bardzo się boję takiego życia publicznego, że lekarze czy medycy przerywają protest dopiero pod wpływem śmierci człowieka, no bo jak teraz przerwali pod wpływem śmierci, to następnym razem może nie przegrają, bo uznają, że ich racje są ważniejsze i tak dalej, i tak dalej. Nie mam za bardzo pomysłu, w jaki sposób. No, to wymaga dosyć gwałtownego resetu polskiego życia politycznego, żeby tej spirali, tego korkociągu, brutalizacji jego się wydostać. Nie wiem, jak do tego mogłoby dojść. Mam wrażenie, że wręcz ten korkociąg jeszcze jest dokręcony, bo wróciliśmy do starego, bardzo silnie personalnego sporu Jarosław Kaczyński-Donald Tusk, który co najmniej do 2023 roku będzie układał nasze życie polityczne. Także to jest smutna konstatacja. Powinniśmy się uzbroić w nerwy, uzbroić w cierpliwość, trzymać nerwy na wodzy, bo będzie szalenie trudno, bo brutalnych zdań, sformułowań, zachowań w naszym życiu publicznym będzie coraz więcej.
redaktor Kaziński trochę zmienił odpowiedź na pytanie, które zadałam odnośnie medyków, to ja podpytam redaktora... szerszego mianownika do tego wszystkiego, co kontekstu. Natomiast chciałabym podpytać redaktora Bułę, jak ostatecznie te rozmowy się skończą. Czy medycy uzyskają to, o co protestują dzisiaj? Czy to są jednak wygórowane żądania? No bo czytaliśmy o tych żądaniach, też o obliczeniach rządu, ile to miałby rząd kosztować. Pani redaktor, mi da chwilę, bo perspektywa zła się taka szeroka, że muszę drugi brzeg wypatrzeć, żeby to spróbować jakoś spiąć. W kontekście medyków, ale to też jest, też sobie zarzucę taką szerszą perspektywę, dlatego że medycy byli przygotowani jakby na taktykę rządu, który generalnie ma już wprawę w przeczekiwaniu takich protestów, w męczeniu takich protestów, w zaopowiadaniu swoją narracją takich protestów, które tracą dynamikę. Jakby największy i najlepszy przykład to był strajk nauczycieli, tak? Więc oni jakby przygotowywali się na to. Ten nieszczęśliwy incydent zmusił ich do zmiany taktyki, ale oni nie zaprzestali protestu, tylko po prostu musieli zrezygnować z tej formuły, którą sobie wymyślili, białego miasteczka. Natomiast dużo od tego, jak te konkretne negocjacje i ten konkretny proces będzie przebiegał, będzie zależeć od tego, jak będą przebiegały i pojawiały się nowe postulaty. Bo na rozmowy środowiska lekarskiego z ministrem, co jest sukcesem rządu, że jednak oni się spotkają z ministrem pierwszym i wyraźnym, nałożą się zaraz informacje o tym, że rząd chciał dać policjantom 750 zł podwyżki przez 2 lata, a już dzisiaj na stole leży 1500 zł podwyżki od zaraz. Zaraz głośna zrobi się informacja, że podobno minister Sasin przygotował na barburkę górnikom tam blisko 200 milionów na dodatkowe ekstra podwyżki. Budżetówka, cała budżetówka, niestety nie jest w tym koszyku, który może się cieszyć, że co prawda się inflacja, ale pensje rosną szybko. Więc spodziewam się, że ten, wydaje się tym razem naprawdę najlepiej przygotowany proces medyków, bo tam jest całe środowisko, prawie całe środowisko po raz pierwszy. Wspólnie występują razem przedstawiciele głównych zawodów. Jeżeli zostanie podbity kolejnymi ogniskami ludzi, którzy rząd już podwyżki dostał, policjanci dostali, górnicy nas dostaną, lekarze walczą, a my co? Jeżeli to my teraz powinniśmy, tak? Taka, jeżeli powstanie taka fala, no to ten krajobraz zmieni się radykalnie na niektórych, niezależnie od tego, że oczywiście jest sytuacja w służbie zdrowia. Może konkretnie. Sytuacja w służbie zdrowia to jest taki element, gdzie moglibyśmy spróbować wreszcie jakoś wyrwać się z tego duopolu i wściekłej walki plemion i spróbować naprawdę podejść do tematu raz, bo PiS jest dokładnie takim rządem jak wszystkie poprzednie, czyli po prostu przez całą swoją kadencję dość awaryjnie klajstruje system, który jest już niewydolny. On po prostu przeje każde pieniądze. To skoro przyszliśmy do tego duopolu plemienności, to ta wisienka na torcie, czyli Donald Tusk, Agaton Koziński mówił o tym, że nie ma walki już o ludzi niezdecydowanych, natomiast według badań 14% jednak to są ci niezdecydowani, a trochę Donald Tusk w Płońsku, no mam wrażenie, że się przeformatował na zupełnie inną osobę, na gorliwego katolika, który robi znak krzyża na chlebie, który właśnie dyscyplinuje Sławomira Nitrasa za słowa o piłowaniu katolików, który chce dotrzeć do małych miasteczek. To który Donald Tusk jest prawdziwy? Tomasz Sakiewicz. Żaden, no bo tak naprawdę mamy do czynienia z polityką, która zależy od sondaży, badań, a nie od poglądów, od tego, co się wierzy i tego, z czym chciałoby się iść do ludzi. Od kiedy Donald Tusk powiedział, że on był, znaczy że w ogóle, że rząd PO chciał wprowadzać program 500+, no wiara w to, że oni przedstawią coś, co będzie rzeczywistym zamierzeniem i będzie realizowane po wyborach, no już mieliśmy
taką totalną wtopę z wiekiem emerytalnym, gdy obiecywano, że się nie podwyższy, z podatkami się obiecywano, że się nie podwyższy. No i wiem, jak było, tak? No i teraz co tydzień mają inne zdanie. No, jakiś czas temu współpracownik Donalda Tuska mówi o wierzących, że to świnia w błocie, a dzisiaj Donald Tusk mówi o... Przypomnijmy, Leszek Jerzczewski. Tak, Leszek Jerzczewski. To, co powiedział jego inny bardzo bliski współpracownik, czyli Nitras, Sławomir Nitras, no to nie był jakimś wypadkiem przy pracy. Tam się tak myśli, tam się tak mówi. No jeżeli ktoś trochę zna te elity platformy, to oni rzeczywiście tacy są. No ale dzisiaj im wyszło, że nie da się zdobyć poparcia, które będzie się w ogóle liczyło bez przekonania choćby części ludzi wierzących. No to przybrali nowe szaty, ale na to to chyba się już nikt nie nabierze. Mi się wydaje, że to jest jednak obrażające wobec elektoratu, że wystarczy, że jakieś koraliki pomachają, a wszyscy pobiegną głosować. To tak się już dzisiaj polityki nie uprawia. To jest jakiś anachronizm. Nie wiem, kto im takie pomysły doradza. Małomiasteczkowy Tusk będzie wiarygodny dla elektoratu, a Agaton Koziński? Znaczy ja tutaj nie jestem aż tak zero-jedynkowy, raczej podejrzewam do konkluzji dojdę tych samych, ale mimo wszystko ubiorę to w inne słowa. W tym sensie, że Donald Tusk się odwołał do elektoratu czysto katolickiego, który w Polsce, Kościół w Polsce słabnie, ale jednak ten elektorat jest cały czas bardzo silny. Podkreślił przywiązanie do swoich wartości, co odbieramy jako pozytywny gest, w tym sensie, że być może on też doszedł do wniosku, że ta polaryzacja jest na dłuższą metę szkodliwa i zabójcza i będziemy się niedługo, mówię w kategoriach politycznych, w cudzysłowie, mordować. Czyli polityka miłości chodzi. Jakaś forma polityki miłości, wyciągnięcia ręki do drugich. Ta polityka, owszem, może nawet przynieść swoje owoce, w tym sensie, że politycy, że katolicy są miłosierni i przebaczają drugim, bo to jest wbudowane, to jest tak w sumie kwintesencja wiary katolickiej, tylko że no, musi to być wszystko poprzedzone żalem za grzechy i obietnicą i próbą zadośćuczynienia za popełnione grzechy. Na razie mamy tylko suche słowa Donalda Tuska, a jednak ona, przede wszystkim jego formacja, którą on reprezentuje, ma x wystąpień, których w żaden sposób pod katolicyzm podciągnąć się nie da. Widzę chociażby zachowanie podczas reakcja na strajk kobiet, zapowiedzi podniesienia wieku dopuszczania aborcji do 12 tygodnia. No, w żaden sposób to się nie idzie w parze, w żaden sposób to nie idzie w parze z nauką katolicką. Jawne, otwarte, jednoznaczne poparcie dla związków partnerskich. Też bardzo trudno to połączyć z nauczaniem Kościoła. Także słowa usłyszeliśmy i słowa przyjmuję z nadzieją, chociaż bardzo wątłą, bo już Platforma kilka razy tego typu deklaracje składała i nigdy się z nich nie wywiązywała, no ale katolicyzm zakłada, katolicyzm wpisane jest szansa każdego na zmianę swojego życia za próbę zadośćuczynienia za swoje grzechy. Zobaczymy, jakie będą ciąg dalszy tych działań Donalda Tuska, czy na tych słowach się skończy. Moim zdaniem tak, no ale Ale póki co jeszcze nie zrobił niczego, co by zaprzeczyło temu. I mam nadzieję, że jednak teraz będzie próbował nie tylko słowami, ale również czynem pokazać, że rzeczywiście ten krzyż na chlebie dla niego jest ważnym symbolem, a nie tylko marketingowym klikiem. Donald Tusk musi zrobić rachunek sumienia, żeby dotrzeć do katolików. Adam Buła. Nie mam pojęcia i szczerze mówiąc nie chcę wiedzieć takich rzeczy, bo mam dość dużo osobistych problemów na głowie, żeby brać na głowę problemy z sumieniem Donalda Tuska. Ja tylko, ponieważ jestem dziennikarzem wywodzącym się z newsów, to tradycyjnie uściśle, Tusk nie powiedział, że kreśli znak chleba, tylko że mamusia kreśliła znak chleba na bochanku. Nie, on sam zakreślił znak krzyża, ja to widziałam, byłam tej konwencji. Powołując się na to, co robiła jego mama, tak? Czyli to było... Najpierw był chleb, potem były słowa o mamie. Tak, dokładnie. Dobrze, dziękuję. Teraz ja się przyznam, że nie byłem precyzyjny. Dziękuję koleżeństwu za poprawkę. Dzięki współpracy, jak widzicie, można tą rzeczywistość ogarniać coraz lepiej i to jest taki może rzut w stronę polityków, że mogliby czasem też do jakichś problemów w ten sposób podchodzić.
Wracając do Tuska, sytuacja trochę w tej chwili, jeśli w ogóle mówimy o Tusku i jego działaniach, no to odnieśmy się do tego, w czym on jest naprawdę dobry, tylko czyli piłce nożnej. To wygląda tak, że drużyna obozu rządzącego podejmuje drużynę opozycji wzmocnioną o bardzo znanego i kiedyś bardzo ważnego zawodnika i po 15 minutach meczu ogłasza, że to już nie jest to, że on nie umie, nie dogaduje się z zespołem, słabo dubluje, żadne zagrożenie. Po czym nie tylko nie zdejmują z niego podwójnego krycia, ale już zaczynają wszyscy za nim latać i go kryć, żeby i komentować to, każde jego słowo. I tą puentą musimy zakończyć. Bardzo ładna ale, i obrazowa, bo już kończy nam się czas. Uwam się dzięki temu ukryciu, tylko Franek Starczewski zwrócił na to uwagę. Adam Bułak, Adam Koziński i Tomasz Sakiewicz byli moimi gośćmi. Dziękuję serdecznie, Anna Miziołek.